Witajcie w cyfrowym gułagu, czyli zniewolimy was dla waszego własnego dobra. Część pierwsza. Niniejsza kompilacja to zbiór różnych materiałów z lat 2020-2023 dotyczących cyfrowych walut CBDC, cyfrowej tożsamości, paszportu zdrowia, inteligentnych miast oraz systemu kredytu społecznego. Naomi Wolf, prezes firmy technologicznej Daily Cloud, 30 stycznia 2021 rok. Witam wszystkich. Tu Naomi Wolf, prezes firmy Daily Cloud. I jak obiecałam, chcę dziś porozmawiać o paszportach szczepień. Wczoraj na antenie Foxa podzieliłam się moim ostrzeżeniem na ich temat. Po programie otrzymałam setki maili od ludzi ze wszystkich stron politycznego spektrum, którzy napisali, że też są przerażeni tym pomysłem i pytali, jak mogą pomóc. Chcę dziś zatem poświęcić więcej czasu na wyjaśnienie, czym dokładnie są paszporty szczepień. Ponieważ jest wiele, nie tyle dezinformacji, co brak odpowiedniego ostrzeżenia przed tym, co ta cyfrowa platforma tak naprawdę oznacza. To prawdopodobnie najpoważniejsze ostrzeżenie, jakie kiedykolwiek dałam. Jak już mówiłam wcześniej, od 2008 roku ostrzegam wszystkich, że osuwamy się w faszystowską rzeczywistość. A paszporty szczepień to już ostatni krok w tym procesie. Jak to ktoś powiedział, jest to coś, za co warto umrzeć. To ostatnia walka, którą musimy stoczyć. Ponieważ jeśli paszporty szczepień zostaną przez ludzi zaakceptowane, nie będzie już miejsca na opór, nie będzie już wyboru. Mówię to jako prezes firmy technologicznej Daily Cloud. Proszę, nie dajcie się zwieść, to najbardziej niebezpieczne narzędzie, z jakim ludzkość miała do czynienia za mojego życia, jeśli nie kiedykolwiek w historii. Zasadniczo, pozwólcie, że wyjaśnię kilka szczegółów technicznych. Gdy rejestrujesz się na stronie internetowej lub w jakiejś aplikacji, wpisujesz swoje imię, wybierasz hasło, a następnie pojawia się lista warunków, na które musisz wyrazić zgodę. To jest naprawdę ważne, wydaje się nieistotne, lecz jest bardzo ważne, bo oznacza to, że masz wybór. Możesz przeczytać regulamin i zdecydować. Te warunki są zbyt despotyczne. Ta firma będzie sprzedawać moje prywatne dane. Nie zgadzam się na te warunki. Nie są one dla mnie korzystne. A stworzone przez ciebie hasło i nazwa użytkownika oznacza, że to ty sam decydujesz, kiedy zalogować się do banku czy do PayPala. Nie chodzisz przez całą dobę zalogowany do PayPala. Nikt nie śledzi bezustannie twych ruchów i nie przyznaje ci za nie punktów. Tak więc to ty masz nad tym kontrolę. Z paszportami szczepień tak nie będzie. Wszyscy będą musieli brać w tym udział przez cały czas. Bo jeśli nie będziesz w tym uczestniczyć, nie wpuszczą cię do supermarketu, nie kupisz jedzenia, nie wpuszczą cię do pubu, aby spotkał się ze znajomymi, nie wejdziesz do restauracji, na pokład samolotu, autobusu ani pociągu. I problem nie tylko w tym, że zostajesz zmuszony do uczestnictwa w tym systemie. Mówiąc najprościej, jak się da, platforma paszportów szczepień to taka sama platforma, co system kredytu społecznego. Powtórzę, bo jest to aż tak ważne. Platforma paszportów szczepień to ta sama platforma, co system kredytu społecznego. Tak jak w Chinach, gdzie za jej pomocą zniewolono miliard ludzi. Komunistyczna partia Chin może znaleźć każdego dysydenta w 5 minut. Gdyż system kredytu społecznego umożliwia absolutną i nieograniczoną niczym inwigilację. Jeśli jesteś grzecznym obywatelem, otrzymujesz wsparcie. Lecz gdy zachowujesz się jak zły obywatel, zostajesz odcięty od wielu możliwości. Twoje dziecko może nie dostać się na studia lub do szkoły przygotowawczej. Możesz nie dostać pracy lub awansu. Paszport szczepień, który jest proponowany na Zachodzie, to dokładnie ta sama platforma. Zrozumcie to. Ta platforma raz wprowadzona może być rozszerzona o wiele innych funkcjonalności.
bez najmniejszego problemu. Można ją rozszerzyć o dowolną funkcjonalność. Co to znaczy? Oznacza to, że wystarczy lekka modyfikacja oprogramowania, bez żadnych dodatkowych nakładów. Można dowolnie włączać i wyłączać Twój dostęp do płatności online, w zależności od tego, jak maszyna oceni Twoje wpisy na mediach społecznościowych. Jeśli byłeś zbyt konserwatywny lub zbyt liberalny, zbyt często używałeś słowa Trump, Pro-Choice czy Sierra Club, maszyny dadzą o tym znać PayPalowi, a PayPal wyłączyć dostęp do konta lub zwiększyć ratę odsetek na karcie kredytowej. Tak właśnie będzie wyglądał świat, w którym będziesz żyć. Microsoft i Salesforce już przedstawiły swoje prototypy paszportu szczepień, gdyż wiele firm technologicznych walczy o ten niesamowicie lukratywny kontrakt. Ci, którzy mają dostęp do tych danych, zasadniczo będą rządzić światem, będą bogami świata. Wszystko będzie przechodzić przez nich, będą potężniejsi niż narody, potężniejsi niż ONZ i wystarczy mała zmiana w oprogramowaniu. A nigdy nie będziesz mógł pozytywnie przejść weryfikacji. Twoja aplikacja nigdy nie zaświeci się na zielono, nigdy nie wyświetli komunikatu, nie mam COVID, a nie masz możliwości weryfikacji w wyniku swojego testu PCR. A przecież badania udowodniły, co potwierdzają sygnaliści, że można łatwo wygenerować wynik fałszywie dodatni. Wystarczy zwiększyć liczbę cykli powyżej 25. Jeśli chcesz być dysydentem, twój wynik testu na COVID zawsze może być pozytywny. I nie masz jak tego podważyć ani zweryfikować. Do końca życia będziesz obywatelem drugiej kategorii, ty i cała twoja rodzina. I jeśli będziesz mówić o organizowaniu oporu wobec systemu, czy to o przygotowaniu protestu, lub jeśli napiszesz krytyczny artykuł na ten temat, czy wyrazisz poparcie dla polityka, który jest przeciwny temu systemowi, ta platforma będzie o tym wiedzieć. A jedną z jej funkcji jest tworzenie map sieci i ludzi. I gdy wraz ze znajomymi skanujecie swoje paszporty szczepień, aby móc pójść do kawiarni, restauracji, a może nawet do dużego pokoju, ta platforma was geolokalizuje. Ma wgląd w historię waszych wyszukiwarek internetowych. Może monitorować wpisy na waszej grupie w mediach społecznościowych i może wykluczyć ze społeczeństwa całą waszą grupę. Wasza ocena kredytowa spadnie albo okaże się, że wszyscy macie pozytywny wynik testu. Żaden z was nie zostanie już wpuszczony do sklepu. Żaden z was nie będzie mógł posłać dzieci do szkoły. Ludzie, którzy przedstawili swe propozycje kontraktów na system paszportów szczepień, na przykład Microsoft, mówią wprost, że ten system może zakazać osobom z dodatnim wynikiem testu wychodzenia z domu. I mówią poważnie. Oni mogą uniemożliwić ci wejście do metra lub autobusu. Mogą uniemożliwić ci skorzystanie z Ubera lub taksówki. I nie mówimy tu o opcji może za 10 lat, w jakimś dystopijnym społeczeństwie. Mówię to jako prezes firmy technologicznej. To można zrobić w tej chwili. Wystarczy dosłownie pół godziny pracy nad kodem oprogramowania, aby aktywować te funkcjonalności. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to pieniądze. USA zaczyna promować cyfrową walutę. Przesłano mi dokument, który wyciekł z Chin, postulujący uczynienie z ludzi niewolników poprzez wykorzystanie ich danych biometrycznych. Te paszporty szczepień stworzą możliwość, aby Chiny... Kto jest właścicielem Zooma? Zoom jest własnością chińskiej firmy i bardzo wielu amerykańskich influencerów i firm medialnych zostało wykupionych lub przekupionych przez chińską partię komunistyczną. A więc jakie możliwości stwarzają i to natychmiastowo paszporty szczepień? Cóż, Microsoft i Salesforce opracowały swój paszport szczepień tak, by był kompatybilny z usługami Apple Pay i Google Wallet. A gdy wprowadzą walutę cyfrową, wiecie, jaki będzie kolejny krok? Jeśli nie będziesz posłuszny, jeśli obejrzysz film, którego nie należy oglądać, lub sztukę, na którą nie należy iść, o czym aplikacja będzie wiedziała, bo musisz ją zeskanować, aby móc gdziekolwiek wejść. I nie ma możliwości wymigania się od tego. Wtedy twoje źródło dochodów może zostać odcięte. Twoje podatki mogą zostać podniesione, albo zablokują ci dostęp do PayPala i nie będziesz mieć innego wyboru.
Jak tylko odzyskać go poprzez bycie posłusznym obywatelem i całkowite wyrzeczenie się swych niepopularnych poglądów. I chcę tylko powiedzieć, że odkąd zacząłem ostrzegać ludzi, usunięto mi konto już 5 razy. Na Twitterze 2 lub 3 razy, na YouTube, na Vimeo. To konto też mogą mi usunąć. Ale to, co mnie naprawdę uderzyło w tym usunięciu konta, to warunkowanie w stylu komunistycznej partii Chin, którym potraktowano mnie, obywatela USA. To nie był po prostu naruszyłeś nasz regulamin. Jeśli chcesz wrócić, musisz przestrzegać naszych zasad. To było dajemy ci 3 ostrzeżenia. A na koniec musisz być dobrym obywatelem. Twitter dał mi nawet możliwość usunięcia moich własnych niegrzecznych tweetów. Posprzątania własnego bałaganu. To są metody rodem z komunistycznej partii Chin. Oduczają nas bycia Amerykanami. Oduczają nas bycia obywatelami Zachodu. To jest najbardziej niebezpieczne. Od tego nie ma już powrotu. Dziś jeden reporter zapytał mnie, a co jeśli Amerykanie się na to nie zgodzą? Odpowiedziałem, jeśli te paszporty zostaną wprowadzone, to pytanie nie ma już żadnego sensu. Bo nie będzie już żadnego wyboru. Nie ma czegoś takiego jak odmowa przyjęcia tego. To już nie będzie kapitalizm. Nie będzie już wolnych zgromadzeń. Nie będzie prywatności. Nie będzie już wyboru w niczym, co dotyczy twojego życia. I nie będzie jak przed tym uciec. Przepraszam, jeśli was to zdołowało. Ale jako osoba rozumiejąca tę technologię, pomyślałam, że muszę was przed nią ostrzec. W Daily Cloud rozpoczęliśmy kampanię, której celem jest zaprezentowanie modelowego ustawodawstwa na poziomie państwowym, aby zakazać paszportów szczepień. Nawiasem mówiąc, ta technologia narusza ustawę o niepełnosprawności, która zabrania nawet pytać kogokolwiek o jego status medyczny i zabrania odmawiania komukolwiek dostępu do dóbr i usług na podstawie jego fizjologii. Jest to całkowicie nielegalne. Narusza też 1 i 4 poprawkę. Jako demokrata jestem absolutnie przerażona, że administracja Bidena to wprowadza. Ale to jest ponad podziałami partyjnymi. W Wielkiej Brytanii też chcą to wprowadzić. W Izraelu Netanyahu już to wprowadził. W 5 roku, nie, w 4 miesiące, Izrael zmiażdżył społeczeństwo obywatelskie. Bo ludzie, którzy odmówią uczestnictwa w systemie tych paszportów, stali się obywatelami 2. kategorii. A ci, którzy się na niego zgodzili, ale są dysydentami, są ścigani, zawstydzani, ostracyzowani i inwigilowani 24 godziny na dobę. Izraelczycy są przerażeni i próbują ostrzec resztę świata, a ja próbuję ostrzec was. Tak więc na Daily Cloud będziemy prezentować wzorcowe ustawodawstwo. Stworzymy platformę, za pośrednictwem której będziecie mogli lobbować swych przedstawicieli stanowych, by uchwalili prawo na poziomie stanowym, co jest jedyną nadzieją na powstrzymanie tego procederu. Proszę, dajcie znać swym przedstawicielom stanowym i kongresmenom, że będziecie pamiętać, jeśli wprowadzą tę tyrańską, totalitarną platformę. I mówią z samej głębi mego serca. To jest skok w przepaść. To jest samobójstwo. To już ostatni krok i nie ma od tego powrotu. Tak więc proszę, dołączcie do mnie w tej falce. Dziękuję. Przepraszam, że tak poważnie, ale to jest bardzo poważny moment i bardzo poważna technologia. Nie możemy pozwolić, aby to wprowadzono w naszym kraju. Musimy ocalić naszą konstytucję, zjednoczyć się ponad lewicą i prawicą, aby ocalić naszą Amerykę. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiada wprowadzenie europejskiej cyfrowej tożsamości. Za każdym razem, gdy strona internetowa lub aplikacja prosi nas o stworzenie nowej tożsamości cyfrowej lub o zalogowaniu się na platformę, nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, co tak naprawdę dzieje się z naszymi danymi. Dlatego Unia Europejska postanowiła wprowadzić bezpieczną europejską cyfrową tożsamość. Taką, której możemy zaufać. I każdy Europejczyk może używać na terenie całej Europy do robienia wszystkiego. Od zapłacenia podatków, aż po wynajem roweru. Technologia, gdzie to my mamy kontrolę nad tym. Jakie nasze dane są wykorzystywane i w jaki sposób. Christian Teres, poseł Europarlamentu, reprezentant Rumunii. Wilibor Sinić, poseł Europarlamentu, reprezentant Chorwacji. Fragment konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim, 24 listopada 2021 rok. Witam wszystkich.
Bardzo dziękuję, że dołączyliście dziś do nas. To już nasza trzecia z rzędu konferencja prasowa w przeciągu ostatniego miesiąca, na której pokazujemy mieszkańcom Europy i reszcie świata, co Parlament Europejski wyprawia z podstawowymi prawami obywateli całej Europy. Ta konferencja ma tytuł Walka o wolność w obronie praw ludzi przeciwko obowiązkowemu certyfikatowi cyfrowemu. Na poprzedniej konferencji prasowej pokazaliśmy światu kontrakty podpisane przez Unię Europejską, a w szczególności przez Ursulę von der Leyen z firmami szczepionkowymi. Ujawnione opinii publicznej i nam, członkom Parlamentu Europejskiego. 20%, 30%, 40% treści tych umów jest tajna. Nikt w Europie, nawet my posłowie wybrani przez obywateli, nie wie, co dokładnie znajduje się w tych umowach. Jakie klauzule zawierają te umowy? Co zostało uzgodnione przez Komisję Europejską w imieniu praw członkowskich? To, co widzieliśmy w trakcie tej pandemii, wyraźnie narusza artykuł 1 Traktatu o Unii Europejskiej. To odróżnia tyranię od demokracji. Gdy wiesz wszystko o tym, co robi twój rząd, to jest demokracja. Gdy rząd wie wszystko o tobie, to jest tyrania. Treść tych kontraktów, wartych miliardy euro, nie wiemy nawet ile dokładnie, jest ukryta przed nami, przed wami, dziennikarzami i przed obywatelami Europy. To jest problem. I spójrzcie, gdzie teraz jesteśmy, w listopadzie 2021 roku. Ludzie w Europie nie mogą iść do pracy bez zielonego certyfikatu, a w niektórych krajach także bez szczepionki, przyjętej choćby wbrew swojej woli. Nie mogą wejść do sklepu, jeśli nie mają zielonego certyfikatu. Nie mogą podróżować, i to nie między krajami, ale swoim własnym transportem publicznym. Jeśli nie mają zielonego certyfikatu, nawet nam nie wolno wejść na teren Parlamentu Europejskiego. Jeśli nie mamy zielonego certyfikatu, ale nie dajemy się. Ja osobiście nie podporządkuję się decyzji przewodniczącej parlamentu, która uzależnia moje prawa do reprezentowania mojego narodu od czegokolwiek innego niż moja legitymacja posła tego parlamentu. Jeśli próbują szantażować nas, wybranych przez ludzi i dla ludzi, to jak traktują innych obywateli Europy? Słyszymy ich głos, otrzymujemy od nich tysiące maili. Staramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich, ale to niewykonalne. Aż tak wiele ludzi głośno woła, żeby ktoś w Komisji Europejskiej wreszcie ich wysłuchał. To nie jest Europa, w której chcą żyć, gdzie ich życie jest uzależnione od certyfikatu, który niczego nie poświadcza, bo osoby zaszczepione też mogą się zarazić i zakazić innych. A ktoś, kto ma negatywny wynik testu, może się zarazić już po opuszczeniu punktu testowania. A więc jakiej Europy chcemy? Takiej, w której prawa i wolności każdego obywatela są respektowane? Czy też Europy opartej na tyranii, jak kiedyś ZSRR, gdzie ludzie pozbawieni są podstawowych praw? A wszystkie te prawa traktowane są przez niewybieralnych biurokratów jako przywileje przyznawane przez rząd? Chcę przeczytać fragment rozporządzenia narzucającego Europie zielony certyfikat. Paragraf 62 tego rozporządzenia stwierdza, cytuję, to rozporządzenie szanuje podstawowe prawa i przestrzega zasad ustanowionych w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zobowiązane są przestrzegać zapisów Karty Praw wdrażając to rozporządzenie. Pytanie brzmi, czy Komisja i państwa członkowskie rzeczywiście przestrzegają tego, co właśnie przeczytałem? Bo czytałem Kartę Praw i zacytuję artykuł 3 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej, który stwierdza,
Każdy ma prawo do poszanowania swojej integralności fizycznej i psychicznej. Na gruncie medycyny i biologii należy przestrzegać w szczególności prawa pacjenta do wolnej i świadomej zgody na zabieg. Czy właśnie z tym mamy do czynienia w Europie? Bo oto, co widzimy na przykład w Australii. Ludzie nie mogą korzystać ze swych podstawowych praw, jeśli nie zaszczepią się wbrew swej woli. I to samo dzieje się w coraz liczniejszych krajach. Niektórzy tak zwani eksperci twierdzą, że niezaszczepieni stanowią zagrożenie dla zaszczepionych. Odpowiadam na to. Skoro te szczepionki są takie skuteczne, to dlaczego ktoś, kto je przyjął, mógłby obawiać się niezaszczepionych? Przecież właśnie po to się zaszczepił. Właśnie po to ją przyjął, ten medyczny produkt, aby go chronił. Tymczasem za nieskuteczność tej szczepionki, która nie robi tego, co obiecywano, obwinia się tych, którzy jej nie przyjęli. Spójrzcie, do czego doszło. Skutki uboczne szczepionek są ukrywane. Łamane są podstawowe, fundamentalne prawa ludzi. Jesteśmy świadkami transformacji Unii Europejskiej z demokracji w dyktaturę. Większość z nas, właściwie wszyscy. On jest z Litwy, z byłego ZSRR. Oni są z byłej Jugosławii, ja z Rumunii, byłego kraju komunistycznego. Wszyscy żyliśmy w tyranii, wiemy jak to jest. I dlatego dziś tu przemawiamy. Bo nie chcemy, aby Europejczycy żyli w tyranii, której niestety wszyscy doświadczamy. Ewidentnie jesteśmy świadkami upodabniania się Europy do Chin. Widzimy, jak funkcjonuje chiński system kredytu społecznego, gdzie rząd monitoruje i śledzi każdego od kołyski aż po grób. Wszystko, co robią, gdzie chodzą. Rząd kontroluje wszystko i wszystko obserwuje. To jest tyrania. Rząd wie o tobie wszystko, jeśli chodzisz, co jesz, co robisz. To jest system tyrański. I widzimy, jak ten system jest obecnie wdrażany pod rządami Ursuli von der Leyen w Unii Europejskiej. Zielony certyfikat to dopiero pierwszy krok. W kolejce czekają już następne propozycje, nad którymi debatuje właśnie parlament. Na przykład europejski portfel, europejska karta social security. Wszystko to tworzy system, który będzie monitorował, kontrolował, nadzorował i warunkował prawa wszystkich obywateli Europy. Zaledwie przedwczoraj, w poniedziałek, na naszym plenum komisarz do spraw pracy oznajmił: potrzebujemy europejskiej karty ubezpieczenia społecznego, aby ułatwić swobodę przemieszczania się. Wiecie, gdzie to już słyszeliśmy? Przy wprowadzaniu zielonego certyfikatu. Używają tej samej narracji. Sugerują wam dziennikarze, obserwujcie, co oni mówią, a co robią. Bo to, co mówią, co obiecują i co publicznie deklarują, jest całkowitym przeciwieństwem tego, co rzeczywiście robią. Gdy wprowadzano zielony certyfikat, komisarz powiedział publicznie, że to wyłącznie po to, by ułatwić swobodę przemieszczania się. Żyjemy w demokracji konstytucyjnej. Istnieją pewne podstawowe prawa chroniące każdą osobę. A jednym z takich praw jest integralność cielesna. Nikt poza tobą nie ma prawa decydować o tym, co sobie wstrzyknąć, co zjeść, co zrobić ze swym ciałem. To, co robisz ze swym ciałem, powinno być wyłącznie twoją decyzją. To proste. Jeśli nie rozumiemy tej podstawowej zasady, to nie rozumiemy historii cywilizacji Zachodu. Bo właśnie to dzieje się teraz na przykład w Chinach, gdzie więźniom ucina się siłą część ciała i pobiera się z nich organy dla komunistycznych biurokratów. Takiej Europy chcemy? Nie sądzę. Nie powinniśmy zapomnieć, że Unia Europejska powstała jako totalna opozycja Związku Radzieckiego. Nawet w pierwszym artykule Traktatu Europejskiego jest zapis: Unia Europejska jest obszarem wolności, nie kontroli, nie szantażu, nie masowej inwigilacji, lecz wolności. I naszym obowiązkiem jest o tą wolność walczyć. Bardzo dziękuję, panie Terz. Witam wszystkich. Jak już wiecie, to nasza trzecia wspólna konferencja. Chciałbym zacząć od tego, co się dzieje w Chorwacji.
Kilka tygodni temu w chorwackim sektorze publicznym wprowadzono obowiązkowe cyfrowe certyfikaty COVID. Spowodowało to niemal natychmiastowy sprzeciw narodu. Ludzie coraz bardziej się organizowali. 20 listopada, czyli w zeszłą sobotę, odbył się historyczny wiec na centralnym placu naszej stolicy Zagrzebia. Było to największe zgromadzenie o charakterze politycznym w historii Chorwacji. Obywatele wysłali jasny komunikat do rządu, który to rząd dopuszcza się nagannego łamania praw w oparciu o fałszywą naukę. Ludzie zebrali się, aby powiedzieć nie cyfrowemu zielonemu certyfikatowi, zwanemu w Chorwacji COVID potwierd. Byli tam, by powiedzieć nie dyskryminacji i segregacji, cenzurze mediów oraz szykanom wobec odmiennych opinii dotyczących nauki i medycyny. I byli tam oczywiście, aby powiedzieć tak prawdziwej nauce i żądać przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw konstytucyjnych. Chorwacki rząd nadal utrzymuje, że osoby niezaszczepione roznoszą wirusa 20 razy bardziej niż zaszczepione. Jest to naukowe kłamstwo. Badania dowodzą, że nie ma niemal żadnej różnicy w roznoszeniu wirusa przez osoby zaszczepione i niezaszczepione. Potwierdza to też badanie opublikowane niedawno w Lancecie. Jednak rząd nadal trwa przy tej samej narracji. Mimo, że jest ona nielogiczna i nienaukowa, ale jasne już jest, że certyfikat zdrowia nie ma sensu, bo i tak nie powstrzymuje zakażeń i transmisji wirusa. Protesty są oczywiście bardzo, bardzo dobre, bardzo piękne. To festiwal demokracji. Są wyrazem przekonań opinii publicznej. Ale na dłuższą metę to za mało, aby cokolwiek zmienić. Musimy stworzyć grupy i ruchy w całej Europie. Narody Europy muszą zacząć coraz bardziej się organizować i przejść na wyższy poziom. Jednostki muszą połączyć się w zorganizowane grupy, w grupy zawodowe, lekarze, prawnicy, politycy, dziennikarze, etc. A z tych grup muszą powstać ruchy. I wreszcie, powinniśmy stworzyć ruch obejmujący całą Europę. Musimy uderzyć od strony politycznej. Politycy nie boją się protestów. Widzieliśmy masowe protesty we Włoszech, Francji, Chorwacji i wielu innych krajach. Ale wielu polityków nie jest jeszcze skłonnych zmienić swe sprzeczne z logiką postępowanie. Dlatego musimy uderzyć tam, gdzie ich zaboli. Musimy działać politycznie. Jest taka norma prawna. Każdy jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. Podobny standard istniał też w medycynie. Nikt nie jest uznany za chorego, dopóki nie zdiagnozuje się u niego choroby. Ale to, czego teraz doświadczamy, jest tego odwrotnością. Każdy stanowi zagrożenie, dopóki nie udowodni się, że jest bezpieczny i zdrowy. To po prostu kompletne szaleństwo. To niedopuszczalne. A co do monitoringu, to coś wam podpowiem. Mam dobre kontakty w Indiach. Tam od miesięcy jest praktycznie zero przypadków zachorowań. Jest ich ekstremalnie mało. Mimo to rząd federalny próbuje wdrożyć, już wdraża certyfikat covidowy. Dlaczego? Nie ma ku temu żadnego uzasadnienia. W Indiach zaczynają też warunkować ludzi. Są programy darmowego jedzenia, programy świadczeń socjalnych, ale nie dostaniesz jedzenia ani pomocy, jeśli nie jesteś zaszczepiony i nie masz cyfrowego certyfikatu. Dlaczego? Skoro od miesięcy nikt już nie choruje. Nie ma ku temu żadnego uzasadnienia. A więc tu musi chodzić o jakiś inny, globalny plan. James Corbett, kanadyjski dziennikarz, autor strony The Corbett Report. Fragment rozmowy z Andrijem Klarić, gospodarzem chorwackiego podcastu Slobodni. 20 marca 2023 rok. Słuchałem wypowiedzi jednego z szefów 12 oddziałów Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, który powiedział: nie ma potrzeby wprowadzać CBDC,
CBDC nie daje ludziom żadnych korzyści, nie daje im nic ponad to, co mają już teraz. Na CBDC skorzystają tylko rządy, bo będą mogły kontrolować ludzi jak w Chinach. Skoro CBDC nie jest tak naprawdę do niczego potrzebne, dlaczego oni tak na nie naciskają? Chodzi o kontrolę. To o to tak naprawdę im chodzi. Będą używać argumentów w stylu: coraz więcej płatności i tak odbywa się elektronicznie. Zmienia się sama natura pieniądza. Będą też mówić o Chinach, Rosji i innych wrogich rządach, które już wprowadzają CBDC, więc i my musimy, aby nie zostać w tyle. Takich argumentów będą używać, ale tak naprawdę chodzi im o kontrolę. I nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby zrozumieć, dlaczego ludzie u władzy chcą mieć możliwość kontrolowania aktywności ekonomicznej swoich obywateli. I powiedzmy wprost, to jest najbardziej inwazyjna i najpotężniejsza forma kontroli, jaką można mieć nad populacją. Móc dosłownie wyłączać ludziom możliwość kupowania i sprzedawania. Jeśli wyłączą ci dostęp do twojego cyfrowego portala CBDC, nie będzie już gotówki ani żadnego innego rodzaju waluty, to po prostu umrzesz z głodu. I jeśli mają problem ze zrozumieniem, jak bardzo jest to niebezpieczne, niech zobaczą, co się stało w zeszłym roku w Kanadzie, gdy konwój wolności kierowcy ciężarówek, protestujący przeciwko przymusowi szczepień, przetoczył się przez całą Kanadę aż do Ottawy, aby tam pokojowo protestować. Nikt nie ucierpiał, nikt nie został ranny, nikt nikogo nie zaatakował, ale kanadyjski rząd powołał się o ustawę o stanie wyjątkowym, nazwał ten protest kryzysem bezpieczeństwa narodowego. I co zrobił, aby usunąć tych kierowców z Ottawy? Zaczął odcinać protestującym dostęp do ich kont bankowych. Pozamykał ich konta bankowe i zamroził wszystkie ich fundusze. Także ludzie nie mogli spłacać kredytów hipotecznych, ani w ogóle dokonywać jakichkolwiek transakcji, bo ich konta zostały zamrożone. I to wymagało wdrożenia ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych, stworzenia szeregu nowych uprawnień dla rządu kanadyjskiego i skoordynowanego współdziałania rządu z bankami. To była szeroko zakrojona akcja i wymagała dużej koordynacji, ale w systemie CBDC, bankom centralnym i rządowi, będzie o wiele łatwiej odciąć ludziom dostęp do kont. Wystarczy jedno wciśnięcie guzika. Nie będzie to wymagać czasu ani żadnej koordynacji. Wystarczy po prostu zaprogramować to na poziomie algorytmu. Konto tej osoby zostało zablokowane. I ten rodzaj kontroli, możliwość odcięcia ludzi od ich własnych pieniędzy. O jakiej większej kontroli może marzyć rząd? Obywatel nie ma możliwości sprzeciwu. Za każdym razem, gdy dojdzie do protestu, który stanowi realne zagrożenie dla status quo i który może naprawdę coś zmienić, będą go mogli wyłączyć na poziomie ekonomicznym. Lecz ludzie muszą zrozumieć istotę niebezpieczeństwa kryjącego się za CBDC. Tu nie chodzi o innowację technologiczną, ani o ułatwienie obywatelom kupna gumy do szucia w sklepie. Tu chodzi o kontrolę nad twoim życiem na poziomie ekonomicznym. James wspomniał o zeszłorocznych wydarzeniach w Kanadzie i o reakcji kanadyjskiego rządu na pokojowy protest obywateli w ramach konwoju wolności. W tym miejscu warto przypomnieć wystąpienie Chrystii Freeland, wicepremier i minister finansów Kanady, z 17 lutego 2022 roku, wygłoszone w czasie trwania protestu. W poniedziałek kanadyjski rząd powołał się na ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych w celu przywrócenia porządku publicznego. Organy ścigania udostępniają informacje kanadyjskim instytucjom finansowym. Dostawcy usług finansowych podjęli już działania na podstawie tych informacji. Usankcjonowane przez nas środki zaradcze są aktywnie wykorzystywane. Mają realny wpływ i ten wpływ będzie coraz większy w nadchodzących dniach. Od poniedziałku jestem w bezpośrednim kontakcie z prezesami wszystkich głównych banków i z dyrektorem agencji FinTrack. Wraz z moimi kolegami spotykamy się regularnie, bardzo regularnie, z komendantem głównej policji, by uzgodnić kolejne kroki. Naszym absolutnym priorytetem jest zakończenie tych nielegalnych blokad i okupacji. Nie sprawia mi przyjemności uciekanie się do takich środków. Czynimy to z wielką przykrością. Ale nie wątpcie w naszą determinację.
by bronić naszej demokracji, naszej gospodarki i by przywrócić pokój, porządek i praworządność. Powtórzę więc to, co powiedziałem w poniedziałek. Jeśli twoja ciężarówka jest używana w tych protestach, twoje konta bankowe zostaną zamrożone. Ubezpieczenie twojego pojazdu zostanie zawieszone. Konsekwencje są realne i będą dotkliwe. Już czas, abyście poszli do domu. I wyrażę się jasno. Będziemy mieli zero tolerancji dla nowych blokad i dalszej okupacji. Mamy teraz narzędzia do śledzenia waszych pieniędzy. Widzimy, co robicie i co planujecie w czasie rzeczywistym. I jesteśmy absolutnie zdeterminowani, aby położyć temu kres. Natychmiast i na zawsze. Do 11.55 będziemy przyjmować pytania od dziennikarzy. Tu Annie Bergeron Oliver ze stacji CTV National News. Mam pytanie do pani minister Freeland. Wspominała pani o działaniach podejmowanych przez instytucje finansowe uderzające w protestujących. Czy może pani ujawnić, ile dokładnie kont osobistych i firmowych zamroziliście? Oraz w jaki sposób rząd upewnia się, że zamroził konto właściwej osobie, a nie komuś, kto przypadkowo nosi to samo nazwisko? Bardzo dziękuję za to pytanie. Mam te liczby tuż przed sobą i omawiałem je wczoraj z ministrem Mendicino, ministrem Blair, premierem oraz ministrem Lametti, ale nie podam ich pani, bo nadal prowadzimy działania operacyjne i nie chcemy narażać tych działań na jakiekolwiek ryzyko. Moje kolejne pytanie składa się z dwóch części. A więc potwierdza pani, że rząd zamroził zarówno konta osobiste, jak i firmowe, ale odmawia pani podania szczegółów. Czy planujecie też zamrażać konta bankowe osób, które wsparły protest finansowo, przekazując na ten cel darowizny? Czy na mocy ustawy o sytuacjach kryzysowych ich karty kredytowe też mogą zostać zablokowane? Okej, a więc... Dane tych osób i instytucji oraz ich portfele kryptowalutowe zostały udostępnione przez policję instytucjom finansowym. Ich konta zostały zablokowane. I zablokujemy tych kont więcej. Platformy crowdfundingowe i dostawcy usług płatniczych zaczęli rejestrować wszystkich razem z FinTrack. I we współpracy z organami ścigania będą podejmować decyzje operacyjne. Ustawa o sytuacjach nadzwyczajnych zmusiła dostawców usług finansowych do podjęcia tych działań. A rząd zagwarantował im immunitet za działania podjęte w dobrej wierze w ramach tych środków. Są oni prawnie zobowiązani do aktywnej współpracy z policją i organami ścigania. Majid Nawaz, aktywista, pisarz i dziennikarz. Joe Rogan, gospodarz podcastu Joe Rogan Experience. 19 lutego 2022 rok. Wielka Brytania obecnie przewodniczy grupie G7, skupiającej najbardziej rozwinięte ekonomiczne kraje świata. Wielka Brytania stoi obecnie na jej czele. Nasz kanclerz, który zajmuje się gospodarką, zwany kanclerzem skarbu, nazywa się Rishi Sunak. Niedawno zapowiedział, że rząd planuje wprowadzić cyfrową walutę bankowości centralnej, CBDC. Chcą zastąpić papierową walutę fiat walutą cyfrową, mającą być konkurencją dla bitcoina i kryptowalut. Ale będzie to waluta scentralizowana, kontrolowana przez rząd. To cyfrowa waluta, ale kontrolowana centralnie przez Bank of England. Zamiast więc mieć konto w banku HSBC czy Bank of America, będziesz mieć konto bezpośrednio w Fed w przypadku Ameryki lub w Bank of England w przypadku Wielkiej Brytanii. To będzie twoje osobiste konto bankowe i dostaniesz na nią cyfrową walutę CBDC. Kanclerz Skarbu Wielkiej Brytanii już ogłosił, że ten plan obejmuje wszystkie państwa grupy G7. Każdy wie, że przy takiej inflacji, a aktualnie wynosi ona 5,4%, papierowe pieniądze fiat stają się coraz bardziej bezwartościowe i zmierzamy ku wielkiej katastrofie. Fed chce podnieść stopy procentowe, ale kraje są tak bardzo zadłużone, że wzrost stóp procentowych uderzy w ludzi. Cała zachodnia gospodarka żyje z długu.
Oni zdają sobie sprawę, że era papierowego pieniądza szybko się kończy, co jest pokłosiem krachu gospodarczego z 2008 roku. Wprowadzając więc CDBC i będzie to waluta programowalna, zapowiedziano to w prasie. Kanclerz skarbu też potwierdził to w swym wystąpieniu. Zapowiedzieli, że pieniądze, które zarobisz, które nie będą papierowe, lecz cyfrowe, będą programowalne, czyli pewnych produktów nie będziesz mógł kupić. Jeśli zrobisz coś, co nie spodoba się twojemu pracodawcy, twoje środki na koncie zostaną zablokowane. Innymi słowy, to nie są pieniądze, to są talony. Jak kartki na żywność. I można je zaprogramować na wzór chińskiego systemu kredytu społecznego. Jeśli będziesz chciał kupić niewłaściwą rzecz, twoje pieniądze nie będą działać. Powiedzmy, że chcesz kupić hamburgera, a oni chcą, żebyś zamiast tego kupił coś z robaków. Jeśli spróbujesz kupić mięso, twoja karta po prostu nie zadziała. Nie pozwoli ci go kupić. Już wykorzystałeś swój przydział mięsa na ten miesiąc. Musisz kupić coś wegańskiego. Czyli nowa waluta to nie będą pieniądze w takim sensie, w jakim dzisiaj mamy dolary czy funty. Twoja możliwość korzystania z tych środków będzie kontrolowana odgórnie. Dlatego ja nazywam to talonem, to jest kupon. Czyli jeśli masz talon na chleb, możesz za niego kupić tylko chleb. Nie możesz kupić hamburgera. Talon zadziała tylko na chleb. Grupa 7 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, G7, wprowadza przepisy regulujące cyfrowe waluty banków centralnych, CBDC, dla handlu detalicznego. CBDC to cyfrowa wersja pieniądza, coś jak cyfrowe banknoty. Oto facet, który kieruje gospodarką w Wielkiej Brytanii, kanclerz skarbu. A tu jest artykuł. Bank of England każe ministrom interweniować w sprawie programowalnych walut cyfrowych. Oto cytat. Cyfrową gotówkę można zaprogramować tak, aby można ją wydać tylko na towary pierwszej potrzeby lub produkty, które pracodawca lub rząd uzna za stosowne. O kurwa. Pójdźmy o krok dalej. Wszędzie zainstalowane są bramki z czytnikami. Wprowadzają walutę CBDC. Aby móc gdziekolwiek wejść, musisz zeskanować swój cyfrowy dowód tożsamości. A pieniądze są zaprogramowane tak, że możesz je wydać tylko na to, na co rząd pozwoli ci. Jest na to inne określenie. Chiński system kredytu społecznego. A więc oni zapowiadają, kogo mam na myśli, mówiąc oni. Ludzi u władzy. Szefa naszej gospodarki, kanclerza skarbu. To druga najpotężniejsza osoba w Wielkiej Brytanii, po premierze, no i może ministrze spraw zagranicznych. I jasno zapowiedział w swoim wystąpieniu. Wprowadzić to we wszystkich krajach G7. A wtedy, jeśli nadal będę mówił takie rzeczy, jak to, co mówią teraz, a mój pracodawca lub rząd, słyszeliście to na własne uszy, uzna, że mówią lub robią coś niestosownego, nagle nie będę już mógł kupić biletu i do ciebie przyjechać. Moja cyfrowa waluta nie pozwoli mi kupić biletu, bo oni będą wiedzieć, że jadą do ciebie na wywiad. Przykro nam, tego biletu nie wolno ci kupić. I tu dochodzimy do tematu cenzury, jaka szaleje obecnie w mediach społecznościowych. Taka cenzura gwałcąca pierwszą poprawkę do konstytucji w normalnym dyskursie jest niedopuszczalna. Ale w mediach społecznościowych jest dozwolona. Bo te cyfrowe platformy rozpowszechniające informacje to prywatne firmy. A więc normalne pieniądze możesz wydać na co tylko chcesz. Ale cyfrowa waluta jest kontrolowana odgórnie. Tak jak z Twitterem, niby masz wolność słowa, ale tak naprawdę nie masz. Bo jeśli posuniesz się za daleko lub napiszesz coś, co im się nie spodoba, po prostu blokują ci konto. Zbudowano już infrastrukturę umożliwiającą stworzenie społeczeństwa nadzoru. Więc gdy banki centralne będą już gotowe wprowadzić cyfrową walutę, infrastruktura jest już gotowa, bo ludzie byli tak przerażeni, że dobrowolnie zgodzili się na jej zbudowanie. A to dzięki niej elity mogą utrzymać władzę. Bo wszystko idzie w kierunku decentralizacji. Media, a zatem i narracja, bo pamiętajmy, ten, kto definiuje prawdę, kontroluje rzeczywistość. Mamy decentralizację gospodarki poprzez kryptowaluty. W tej sytuacji władza traci kontrolę nad narracją i podażą pieniądza. A więc jeśli chcą tę władzę utrzymać, muszą jeszcze mocniej dokręcić śrubę i dokręcają ją własnym dzieciom, ludziom z kultury Zachodu. Jest to więc wewnętrzna wojna domowa w kontekście wojny hybrydowej. Wojna o prawdę i informację. Centralizacja kontra decentralizacja. To nie jest wojna prawicy z lewicą. To wojna na linii góra-dół. Ci u władzy kontra ci, którzy jej nie mają. To walka rządu z własnymi obywatelami. Ostatecznie władza leży w rękach ludzi, choćby przez samą ich liczebność. Tak więc w dłuższej perspektywie może doczekamy zdecentralizowanego świata.
który będzie dużo lepszy, ale tymczasem, aby tam dotrzeć, musimy przejść przez ten okres, w którym ci u władzy próbują tę władzę utrzymać. John Michael Evans, prezes firmy Alibaba. Fragment wypowiedzi podczas panelu Strategiczne spojrzenie na odpowiedzialną konsumpcję w ramach konferencji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 24 maja 2022 rok. W grudniu 2021 roku ogłosiliśmy nasz projekt o nazwie Inicjatywa 3+, którego celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 1,5 gigatony do 2035 roku. Gigatony. 1,5 gigatony to mniej więcej równowartość rocznej emisji przez 350 milionów samochodów. Wow. Ujmując to w zrozumiały dla każdego sposób. A więc jak tego dokonamy? To olbrzymia liczba, a my się do tego zobowiązaliśmy. Tak więc z punktu widzenia konsumenta, a mamy już miliard klientów, opracowujemy technologię, dzięki której konsumenci będą mogli mierzyć swój własny ślad węglowy. Czyli co? Gdzie podróżują, jak podróżują, co jedzą, co kupują poprzez naszą platformę? Osobisty tracker śladu węglowego. Czekajcie na dalsze informacje, jeszcze nie jest w pełni gotowy, ale pracujemy nad tym. Oprócz aplikacji dla konsumentów, tworzymy też analogiczną aplikację dla firm. Każda firma, duża czy mała, będzie mogła śledzić swój ślad węglowy. Nie jest to coś, co firmy mogłyby stworzyć same, gdyż jest to zbyt kosztowne. Ale dla 10 milionów firm i 250 tysięcy marek my możemy to opracować i wprowadzić na rynek. Tu nie chodzi o zarabianie pieniędzy. Firmie Alibaba nie chodzi o pieniądze. Chcemy jedynie przyczynić się do realizacji zobowiązań ESG i zredukować emisję dwutlenku węgla o 1,5 gigatony. A trzecia rzecz to coś, co nazywamy zieloną podróżą. Mamy w ofercie aplikację o nazwie AMAP, to coś w rodzaju Google Maps, oraz listę różnych atrakcji turystycznych. Dzięki tej funkcji możemy opracować i zasugerować klientom najlepszą trasę, a także najbardziej efektywną formę transportu. A jeśli skorzystają z tych rekomendacji, dostaną od nas dodatkowe punkty, które będą mogli wykorzystać w innym miejscu na naszej platformie. Będziemy ich zachęcać do robienia właściwych rzeczy, nawet jeśli będą mieli opcję robienia rzeczy niewłaściwych. To tylko kilka z rzeczy, które zamierzamy wprowadzić na naszej platformie. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć nasze cele do 2035 roku. Anonimowy dziennikarz z portalu Bloomberg, jednego z najbardziej poczytnych niezależnych biuletynów finansowych na świecie, Hrvoje Morić, gospodarz podcastu Geopolitics and Empire, 27 sierpnia 2020 rok. Wprowadzenie cyfrowych walut banku centralnego niewątpliwie oznacza koniec ludzkiej wolności osobistej. Po prostu. Wprowadzenie tego systemu równa się z wprowadzeniem totalitaryzmu. I przykładów nie trzeba szukać daleko. Wystarczy spojrzeć na Justina Trudeau, człowieka najbardziej aspirującego do miana tyrana, i na jego skandaliczne wybryki w Kanadzie, aby jasno zobaczyć, co czeka nas w przyszłości. Gdy scentralizowani przywódcy z tyrańskimi zapędami dostaną do rąk technologię tak potężną jak CBDC. Nad CBDC pracuje obecnie większość krajów na świecie. Rada Atlantycka założyła portal CBDC Tracker, śledzący postępy we wdrażaniu CBDC na świecie. I co ciekawe, to głównie kraje rozwinięte przodują na tym polu i mają najbardziej zaawansowane programy pilotażowe CBDC. W Chinach system kredytu społecznego jeszcze nie do końca funkcjonuje, ale rozwija się bardzo prężnie. Ja najbardziej obawiam się właśnie tego, że system kredytu społecznego zostanie wprowadzony na całym świecie. Cyfrowe paszporty covidowe były jednym ze sposobów wprowadzenia tego tylnymi drzwiami. Ludziom usuwa się konta. Widzieliśmy, co się działo w Kanadzie. Mnie ostatnio wyrzucono z Patreona i PayPala. Ludzie umieszczani są na czarnych listach i nie mogą latać samolotem. Nie popełnili żadnego przestępstwa, ale nawet w USA trafiają na czarne listy za myśl o zbrodnię. Mieliśmy próbkę tego podczas pandemii, gdzie o tym, czy wolno ci kupować i sprzedawać, decydował twój status medyczny. W niektórych krajach, na przykład na Filipinach, jeśli złapano cię na ulicy i nie byłeś zaszczepiony, mogli cię aresztować i ukarać grzywną. To po prostu szaleństwo.
Teraz mówi się o projekcie waluty cyfrowej Fedu. Nie będzie już potrzeby istnienia banków komercyjnych. Będzie tylko jeden bank, bank centralny i w nim będziesz mieć konto. Będą mogli programować twoje pieniądze, nałożyć na nie termin ważności, dyktować, na co wolno ci je wydać, a jak będziesz nieposłuszny, po prostu ci je wyłączą. Jak w ogóle przetrwać w takim systemie? Chyba trzeba będzie uciec na jakąś farmę i tam zamieszkać. Nie wiem, czy da się w ogóle uciec. W Kanadzie stworzono właśnie nowy oddział policji, policję klimatyczną. Uzbrajają ich i budują centra przesłuchań w Winnipeg. Przeprowadzają niezapowiedziane kontrole na polach rolników. W świetle prawa to wtargnięcie na czyjś teren. Ale oczywiście na ostatnim nocnym posiedzeniu parlamentu Trudeau sam sobie przyznał nowe uprawnienia, pozwalające mu na łamanie wszelkich praw, oczywiście w imię walki ze zmianami klimatu. Tak więc nawet ucieczka na farmę niewiele tu pomoże, co pokazały też wydarzenia z rolnikami w Holandii. Gdyby Orwell mógł zobaczyć, jaką technologią dysponują dzisiejsi tyrani, byłby przerażony tym, jak trafna była jego wizja społeczeństwa, opisana w jego słynnej książce rok 1984. Catherine Austin Fee, dyrektor firmy Solary i wydawca The Solary Report, James Henry, twórca serii filmów dokumentalnych Planet Lockdown, Clay Clark, gospodarz programu Trevor Time Show, 23 września 2022 rok. Catherine Austin Fee, mam do pani pytanie. Cyfrowa waluta banków centralnych, na czym to polega? Jest to część całego cyfrowego systemu kontrolowanego centralnie. Jest to cyfrowy system, w którym banki centralne w bardzo scentralizowany sposób mogą decydować o tym, co ci wolno, a czego nie wolno zrobić ze swoimi pieniędzmi. I mogą egzekwować te zasady poprzez totalny nadzór nad tobą. Czyli tak naprawdę to nie jest waluta. Nazwali to cyfrową walutą banku centralnego, CDBC. Ale to nie jest waluta. To system kontroli. Sugeruję wszystkim, aby weszli na moją stronę solary.com i weszli w zakładkę Cash Every Day. Znajduje się tam kilka nagrań, które wyjaśniają, na czym polega CBDC. Pierwszy z nich to 56-sekundowa wypowiedź Austina Carstensa, dyrektora Generalnego Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, który w 56 sekund wyjaśnia dokładnie, jak będzie działać CBDC. Walutę cyfrową zwykle traktuje się jako równoważną z gotówką, ale jest między nimi ogromna różnica. Na przykład, gdy ludzie płacą gotówką. Nie wiemy, kto dokładnie użył banknotu nominale 100 dolarów czy 1000 peso. Ale po wprowadzeniu CDBC, bank centralny będzie miał absolutną kontrolę nad zasadami i przepisami określającymi, w jaki sposób wolno ludziom używać tego środka płatniczego. I mamy technologię, która pozwoli nam to wyegzekwować. Te dwie kwestie są dla nas niezmiernie ważne. I to czyni ogromną różnicę w stosunku do tego, jak zadziała gotówka. A tuż pod nagraniem znajduje się 2,5-minutowa wypowiedź najlepszego na świecie naukowca zajmującego się bankowością centralną, Richarda Wernera, który wyjaśnia, jaką formę będzie mieć CDBC i że ma potwierdzenie od jednego z czołowych europejskich bankierów centralnych i będzie to chip wszczepiany w dłoń. Możliwe jest wprowadzenie jakiejś formy CBDC bez konieczności demontażu obecnego systemu bankowego. Tak właśnie robią Chiny. Pamiętajmy, że Chiny dopiero niedawno wprowadziły system bankowy i bynajmniej nie chcą z niego rezygnować. I mają już CBDC. Na razie to wciąż projekt pilotażowy, ale już objął miliony obywateli. I celowo został wprowadzony w taki sposób, aby nie zaszkodzić systemowi bankowemu. I w tym sensie ten nowy system jest rodzajem unowocześnienia starej, papierowej waluty. Oczywiście ta nowa waluta ma wbudowany aspekt kontroli, ale bez niszczenia banków. Chiny robią to w ten sposób, że aby przejść na CBDC, musisz mieć konto w banku. Czyli dostajesz tę walutę nie bezpośrednio z banku centralnego, ale poprzez twój bank. A więc to bardzo proste i oczywiście to samo mogliby zrobić i u nas. Ale Europejski Bank Centralny nawet nie bierze tego pod uwagę, gdyż oni planują w ogóle pozbyć się banków. Ale głównym problemem związanym z CBDC jest aspekt kontroli,
Na razie Chiny jeszcze nie uruchomiły go z pełną mocą, ale mogą to zrobić w każdej chwili. I to oczywiście niepokojące. I zwróćcie uwagę, że oni nigdy nie mówią ludziom, jaką formę będzie miało CBDC. Jak to właściwie będzie wyglądać. O tym nigdy nie mówią. Ale jeden z europejskich bankierów centralnych powiedział mi, jak to będzie wyglądać. Widział to na własne oczy. Został zaproszony do jednego ze starych banków centralnych w Europie, który bardzo to promuje. I pokazali mu. On jest głównym dyrektorem wykonawczym jednego z europejskich banków centralnych. Nie ma powodu przypuszczać, że mnie okłamał. CBDC będzie tej wielkości i będzie wszczepiane pod skórę. Oto ich plan. I oczywiście ma to dodatkowe implikacje, poza tymi, o których już mówiliśmy. Poza kontrolą, którą daje im CBDC, gdyż mówimy tu o chipie wkładanym w ciało, co już samo w sobie narusza ludzką godność. I ten chip można następnie rozszerzyć o nowe funkcje, wykraczające poza transakcje ekonomiczne. To bardzo niebezpieczne. Musimy się temu zdecydowanie przeciwstawić. Używajcie gotówki. To jedyna z rzeczy, które możemy zrobić, aby utrudnić centralnym planistom wprowadzenie CBDC. Oni zmierzają do pełnej kontroli. Chcą dosłownie dyktować, jak i kiedy wolno ci używać swych pieniędzy. Jeśli zechcą podnieść podatki, po prostu automatycznie ściągną ci je z konta. Zeszłoroczna kandydatka do Urzędu Kontroli Waluty oznajmiła. To bardzo proste, jeśli zechcemy obniżyć inflację. Po prostu odetniemy ludziom dostęp do kont bankowych. Ale to wszystko martwi jedynie ludzi świadomych, którzy wiedzą i rozumieją, co się dzieje. Ale wielu ludzi reaguje na te informacje tak. To nigdy się nie zdarzy. Nigdy do czegoś takiego nie dojdzie. Cóż, wydarzenia w Kanadzie pokazały, że to się stanie, bo to już się stało. Ostatnie pytanie, zanim przejdę do kolejnego gościa. Gdy tylko powie się ludziom coś sprzecznego z oficjalną narracją, one natychmiast mówią, a niby kim jest ta osoba? Jakie ma kwalifikacje? Czy mogłaby pani przedstawić pokrótce swą osobę, aby ludzie wiedzieli, że jest pani wiarygodnym źródłem informacji? Ukończyłem podyplomowe studia MBA w Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii. Przez 11 lat pracowałam na Wall Street jako dyrektor zarządzający w Radzie Zarządu Banku Inwestycyjnego Dylan Reed & Company. Następnie zostałam asystentem sekretarza do spraw mieszkalnictwa w administracji Busha Seniora. Próbowałam powstrzymać rządową bańkę mieszkaniową, w wyniku czego wdałam się w 11-letni spór sądowy z Departamentem Sprawiedliwości, który wiele mnie nauczył o realiach amerykańskiego sądownictwa. Potem złożyłam Solari Report, zdegustowana korporacyjnymi mediami. Jestem autorką wielu różnych publikacji, można je znaleźć na stronie solari.com. Prowadzę firmę Solari Investment Advisory Services, zajmującą się doradztwem inwestycyjnym. Oto moje kwalifikacje. Czy istnieje jakiś związek między odejściem od parytetu złota w 1971 roku, założeniem Światowego Forum Ekonomicznego w tym samym roku i Wielkim Resetem? Nie mam pojęcia, czy istnieje jakiś związek ze Światowym Forum Ekonomicznym, bo Światowe Forum Ekonomiczne to tylko jeden z wielu różnych graczy i bynajmniej nie najpotężniejszy, którzy ustalają zasady dla światowych liderów, na przykład poprzez programy typu Young Global Leaders. Ważne jest to, że zamieniono parytet złota na standard naftowy, a wiadomo było, że nie będzie on trwał wiecznie i że w końcu trzeba będzie zastąpić go czymś nowym. A jeśli zamierzasz wprowadzić CBDC, potrzebujesz kontroli nad systemem żywności. Tak więc podjęto działania, wykorzystując do tego różne międzynarodowe porozumienia, zwłaszcza od czasu rundy urugwajskiej GATT, która rozpoczęła nowy etap globalizacji. Aby za pomocą GMO, prawa patentowego i wielu innych mechanizmów przejąć kontrolę nad globalnym systemem żywności, bardzo łatwo wyjaśnić to z poziomu społeczności. Jeśli nie kontrolujesz centralnie systemu żywności i systemu energetycznego, wtedy ludziom bardzo łatwo jest stworzyć własną walutę i jest to bardziej ekonomiczne. W szczytowym momencie wielkiego kryzysu w Ameryce było 3100 hrabstw i 3100 lokalnych walut. Wow. Gdy spojrzysz na to, jak bardzo waluta fiat i dolar drenują bogactwo rodzin i społeczności, nieporównywalnie bardziej ekonomiczne jest tworzyć własne lokalne waluty. A jeśli planujesz wprowadzić CBDC,
Nikt nie chce być niewolnikiem, więc wszyscy w końcu się przeciwko temu zbuntują. A przynajmniej większość ludzi. Lecz jeśli kontrolujesz żywność i energię, to trzymasz ludzi za jaja. James mówił o tym, co rząd robi z rolnikami w Holandii. Zapewniam was, że gdyby rząd oznajmił ludziom, zabieramy rolnikom ziemię, a w następnej kolejności zabierzemy ją i wam. A gdy już zabierzemy wam ziemię, wszyscy będziecie jeść laboratoryjnie wyhodowane mięso stworzone w naszych firmach biotechnologicznych. Wszyscy powiedzieliby nie i obaliliby rząd w najbliższych wyborach. Ta narracja o zmianach klimatu czy szkodliwości azotu to tylko marketingowa otoczka stworzona po to, by zaciemniać sytuację, żeby ludzie nie rozumieli, że prawdziwym celem jest przejęcie kontroli nad systemem żywności. Chciałem przywołać ten słynny cytat Kissingera. Ci, którzy kontrolują żywność, kontrolują ludzi, a ci, którzy kontrolują energię, kontrolują kontynenty. Ci, którzy kontrolują pieniądze, kontrolują cały świat. Widzimy, jak te same grupy interesów posługują się różnymi branżami, aby przejąć kontrolę nad ludźmi. Widzimy, jak naprawdę wygląda ta cała wojna na Ukrainie. Zastanawiam się, o co tu tak naprawdę chodzi i wygląda na to, że jej głównym celem jest podniesienie cen energii w Europie Zachodniej i doprowadzenie jej do jeszcze większej ruiny gospodarczej. Najpierw użyli lockdownów, aby zdewastować światową gospodarkę. Teraz wzięli się za zachodnią Europę i do przejęcia kontroli nad systemem żywności. Wykorzystują tych samych graczy, ONZ, Unię Europejską i tak dalej. Mówimy o tych procesach, jakby były złe dla całej gospodarki, ale spójrz, na miliarderów i milionerów, dla nich to istna bonanza. Ich majątki wzrosły niebotycznie. Jeśli zmniejszysz ludziom dochody i zmusisz ich do zamknięcia swych firm, przyjmujesz ich udział w rynku i zagarniasz ich aktywa za pół darmo. Jeśli ogłoszę, że pewne firmy są nieistotne dla gospodarki, wtedy moje firmy mogą przejąć ich udział w rynku oraz ich aktywa za bezcen. Tak więc oni zarobili fortuny. Mamy do czynienia z największą rundą kapitalizmu katastroficznego, jaką świat kiedykolwiek widział. I nie miejcie złudzeń, z ich punktu widzenia ta operacja to wielki sukces. Postrzegam ten ciągły nawoł nonsensów jako wzajemne powiązane elementy kampanii, mającej na celu odebranie nam naszej własności, naszej logiki i naszej wrażliwości. Agenda ekologiczna, agenda COVID, one wszystkie pochodzą z tego samego źródła i należy je postrzegać jako jedno i to samo. To zamach na nasze prawa i musimy się temu przeciwstawić za wszelką cenę. Bo przyszłość, jaką oni nam szykują, to nie jest przyszłość, w której chcemy żyć. Opierając się temu, nie mamy nic do stracenia. Sensem życia jest znalezienie prawdy. Żadna praca, żadna reputacja nie jest warta utraty tego, co oni chcą nam odebrać. Aman Jabi, informatyk i inżynier elektronik, pionier technologii wideo z ponad 25-letnią karierą w branży zaawansowanych technologii w Dolinie Krzemowej. Fragment rozmowy z Odessą Orlewicz w ramach podcastu Liberty Talk Canada, 16 lutego 2023. Wszyscy wiemy, że podczas pandemii instalatorzy masztów 5G uwijali się jak mrówki, aby po nocach instalować te maszty wszędzie dookoła. Podczas gdy my byliśmy zamknięci w domach, uwijali się przy tym jak w ukropie, a podobno była pandemia. Więc ciekawe, dlaczego im wolno było pracować, podczas gdy resztą gospodarki kazano zamknąć. Powiedz nam, w jaki sposób infrastruktura 5G wpisuje się w technologiczne więzienie budowania wokół nas? 5G jest piątą generacją technologii bezprzewodowej. Charakteryzuje się bardzo dużą prędkością przesyłu danych i bardzo niską latencją. Latencja to czas, jaki upływa pomiędzy zebraniem danych a ich przetworzeniem i wykorzystaniem przez sztuczną inteligencję do podjęcia decyzji. Obecnie odbywa się pełna cyfrowa transformacja. Dane zbierane przez internet rzeczy, czyli czujniki i kamery, muszą być wysłane do chmury. Nie mamy wszędzie fizycznych kabli przesyłowych. Zresztą większość danych zbierają dziś smartfony i urządzenia bezprzewodowe. Potrzebna jest więc sieć bezprzewodowa, zdolna poradzić sobie z tym ogromem danych.
I tu dochodzimy do 5G. Jest to sieć bezprzewodowa piątej generacji. Pracuje na częstotliwości. Niektórzy twierdzą, że 5 GHz, ale technicznie rzecz ujmując, to jest zakres od 10 do 300 GHz. Obecnie nie produkuje się jeszcze na skalę masową urządzeń operujących w zakresie powyżej 100 GHz, ale ich prototypy już istnieją. I gdy już wejdziemy powyżej 100 GHz, wkraczamy w tzw. lukę pasma terabajtowego, a to pasmo może być obsługiwane poprzez nanoanteny na bazie grafenu, które są tak małe, że niewidoczne dla oka. I tu już wkraczamy w domenę 6G. Tak, miałem cię o to zapytać, co to jest 6G? 6G ma znacznie wyższą prędkość i mniejszą latencję. 5G to sieć niezbędna do uruchomienia inteligentnych miast. 6G będzie siecią obsługującą miasta kognitywne. Do czasu pełnego wdrożenia 5G zostanie o nas zebrane już tyle danych, że sztuczna inteligencja osiągnie punkt, w którym będzie wiedziała, co zamierzasz zrobić, zanim to zrobisz. Oto istota miast kognitywnych. Mówimy tu o fuzji pomiędzy światem biologicznym, fizycznym i cyfrowym. I tu dochodzimy do czegoś, co nazywa się konwergencją biocyfrową. Policy Horizons Canada opublikowała na ten temat raport. Tak, zrobiłam wiele programów na ten temat. Oni już nawet nie ukrywają tego, że chcą włączyć do tego systemu nasze ciała. Tak, to już będzie internet ciał. Myślę, że możemy powstrzymać 6G, jeśli powstrzymamy 5G i infrastrukturę Smart Cities. Na tym etapie, zamiast panikować z powodu biocyfrowej konwergencji, należy skupić się na powstrzymaniu inteligentnej sieci tam, gdzie mieszkasz. Sztuczna inteligencja to coś, co ja nazywam bestią. A bestia potrzebuje pożywienia, by się rozwijać i przetrwać. Tym pożywieniem są dane. A inteligentna infrastruktura smart to kanał dostarczenia tych danych. Czujniki, kamery, światła LED. Tak więc jedynym sposobem, by przestać karmić bestię, jest rozmontowanie tej infrastruktury. A jeśli to się uda, wtedy możemy zacząć odzyskiwać nasze dzielnice i miasta. Powoli, ale skutecznie. Wierzę, że jest wyjście. Ale do tego ludzie muszą się zjednoczyć. Potrzeba dużo ludzi. Trzeba ich obudzić i uświadomić im, z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia już teraz i że z czasem będzie tylko gorzej. A jeśli oglądają nas teraz ludzie, którzy mają dzieci i wnuki, jeśli nie zaczniecie aktywnie stawiać oporu, to bezpośrednio przyczyniacie się do ich trwałego zniewolenia w przyszłości. Koniec części pierwszej. Tłumaczenie Georgina Orwell. Czytał Sławomir Knopikowski.